Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z gór Sierra. Znajdujemy się w tym momencie niedaleko Donner Pass i zmierzamy na przepiękny szlak, który nazywa się Loch Leven. Przed nami około 3,6 mili, żeby dojść do pierwszego jeziora. Szlak jest oceniany jako trudny, z delikatną jakąś tam wspinaczką. I'm excited. Both of us haven't done this one before. Yeah. Let's go. Nigdy tutaj nie byłem na tym szlaku i przyznam się szczerze, tutaj właśnie w rejonie Donner Pass, no co prawda jesteśmy parę kilometrów od Donner Pass, ale nigdy w tym rejonie jakoś nie chodziłem po szlakach i ostatnio zacząłem się właśnie interesować, co tutaj jest właśnie w tym rejonie. No i jest bardzo dużo takich trudnych szlaków, bardziej wymagających i też takich, wiecie, gdzie możecie wybrać się z rodziną. Plus tego miejsca jest taki, że jest po prostu przepięknie. Nie wiem, czy w tle usłyszycie, ale my jesteśmy dosłownie zaraz obok autostrady I-80. Zjeżdżacie sobie właśnie z tej autostrady. Dwie minuty później dojeżdżacie do jednego z wielu parkingów i możecie wybierać pomiędzy tymi szlakami. Hiking sticks you have in the closet. Ooh, that, yeah. The ones you have for decoration? Yes. I wish someone would invent something that would help people hiking uphill. You can hear them in the distance. Yeah. I think it's mating season. Początek? Piękny, naprawdę. Rewelacyjny szlak, ale dźwięk autostrady troszeczkę to psuje. I no jest głośno, ale za chwileczkę po prostu przejdziemy przez jakby pierwsze wzgórze. No i ten dźwięk będzie po prostu słabł z każdym kilometrem. Dlatego jestem podekscytowany jakby na drugą część tego szlaku, gdzie będziemy w ogóle schodzić w dół doliny do tego jeziora. Są w sumie trzy jeziora na tym szlaku. Najciężej jest dojść do pierwszego ze względu na podwyższenie, a następne dwa są tak naprawdę na prawie takim samym poziomie jak to pierwsze. Leg day, huh? I'm lost. I think it's this one. Pamiętacie w ostatnim filmie z wyprawy w góry, jak mówiłem wam, że tamten szlak wyglądał zupełnie inaczej przed pożarem? To on właśnie wyglądał mniej więcej jak to miejsce tutaj. Ten szlak, na którym byliśmy ostatnio, jeżeli nie widzieliście, zapraszam serdecznie do oglądania. Niestety YouTube ograniczył zasięgi na tamtym filmie. Ale tak to właśnie tam wyglądało. Pełno paproci, pełno jakichś tam kwiatów, traw, przeróżnych roślin, no i przede wszystkim przeogromnych drzew dookoła was. Tak ogólnie to już jesteśmy bardzo wysoko nad poziomem morza, bo jakieś 2500 metrów nad poziomem morza. Tak jak wam wcześniej mówiłem, większość szlaków tutaj w górach Sierra zaczynają się już dosyć wysoko. I możecie zauważyć tutaj takie dziwne, powykręcane drzewa. Nie jestem w 100% pewien, czy to jest ta bristle cone pine, taka odmiana, która rośnie właśnie bardzo wysoko w górach. Ale, no powiem wam, wygląda dokładnie tak jak te iglaki, o których mówiłem. Jest krótka, wiecie, bardzo szeroka w pniu i powykręcana w gałęziach ze względu na to, że tutaj to wszystko jest przykryte kilkumetrową warstwą śniegu. 5 do 10 metrów śniegu tutaj w tym miejscu to jest normalna rzecz co roku.
i te drzewa po prostu są w okresie zimowym przykryte w całości śniegiem. I właśnie rozmawialiśmy z Jovanną, ona mówi, że takie drzewo by się pewnie zajęło bardzo szybko, jeżeli byłby jakiś pożar. A ja uważam odwrotnie, że ono by prawie w ogóle się nie spaliło ze względu na gęstość tego drewna. Wiecie, rośnie tutaj pod bardzo dużym ciśnieniem, przykryte śniegiem przez większość roku, więc gęstość tego drewna jest pewnie bardzo duża. I zobaczcie, jakie to drzewo jest w ogóle szerokie. Ono ma spokojnie kilka metrów obwodu. Jeżeli są tu jacyś znawcy, to proszę o pomoc w komentarzach. Nie wiem właśnie, czy to jest ten bristle cone, czy nie, ale ogólnie te drzewa, zobaczcie tutaj, one mają taką korę jak sekwoje trochę, takie włosy. Czasami one są na maksa ostre i jakbyście na przykład zrobili coś takiego jak ja, to one się mogą wam powbijać ogólnie w skórę, ale to się bardzo ciężko pali. Czasami na jakimś kempingu, jak znajdę taki kawałek drewna z tą korą, to w ogóle nie chce się palić w ognisku. I zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. To jest akurat malutkie w porównaniu do tamtego na dole, ale możecie zobaczyć, o co mi chodziło. No i macie jeszcze kolejne. To już jest w większości ram twarde jak kamień, ale dalej ma dwie, trzy takie gałązki, z których jeszcze normalnie właśnie coś wyrasta. Ciekawe, nie? Ogólnie od jakiegoś czasu, jak jeździmy właśnie w góry, to Jovanna prowadzi po to, żeby się po prostu nauczyła rozpoznawać szlak. Czasami, wiecie, te szlaki tutaj w górach Sierra są łatwe pod względem jakby znalezienia drogi, a czasami są takie jak ten, gdzie zauważyłem, że idziecie, wszystko spoko, wydeptana ścieżka, nagle wchodzicie na te takie wielkie głazy, idziecie i szlak się już jakiś czas temu skończył, dawno zboczyliście, no i trzeba się wracać. Dlatego ona zazwyczaj prowadzi teraz, jak jesteśmy w górach, po to, żeby się, wiecie, po prostu nauczyła, jak będzie sobie tam gdzieś sama jeździć, żeby wiedziała, jak znaleźć drogę. You're such an influencer! Oh my god! Oh my! Follow me. Just listen to the words. Tak ogólnie na tym szlaku będziemy przekraczać tory kolejowe, które biegną tak naprawdę z zachodniego wybrzeża San Francisco do Chicago. I jeżeli szukacie naprawdę czegoś ciekawego do zrobienia właśnie w Stanach, to polecam wsiąść w San Francisco w ten pociąg, wykupić sobie wagon sypialniany albo zwykłe takie siedzenia i ruszyć w podróż, chociażby do Colorado, bo tutaj przez góry Sierra i przez Colorado naprawdę będziecie mieli przepiękne widoki. Dotarliśmy właśnie do tych torów kolejowych. Pierwsza trakcja kolejowa została położona tutaj w 1863 roku i służyła właśnie w trakcie emigracji ludzi z wschodnich Stanów na zachód, w
trakcie, wiecie, gorączki złota. Większość pociągów, które tutaj przejeżdżały, były to pociągi osobowe, ale również towarowe. W tym momencie jeździ tylko ten tak zwany California Zephyr, którym możecie przejechać się z San Francisco aż do Chicago. Gorąco polecam zrobić sobie taką wyprawę. I w ciągu dnia jeździ bardzo dużo takich, wiecie, amerykańskich pociągów towarowych, w których macie tam kilkaset wagonów. Może w drodze powrotnej będziemy mieli szczęście i akurat trafimy na przejeżdżający pociąg, no ale zobaczymy. Ja ogólnie przejechałem tą trasę z San Francisco do Chicago dwa razy. W jedną i w drugą stronę. Ponieważ jedziecie z Reno, z samego Reno jest 44 godziny do Chicago. Z San Francisco to jest chyba dodatkowe 7 godzin, jeżeli dobrze pamiętam. W zależności od warunków pogodowych, jeżeli pada śnieg, no to czasami ten pociąg jedzie troszeczkę wolniej, ale widoki są po prostu przecudne. Tutaj przejeżdżając przez góry Sierra, gdy jedziecie właśnie na dużych wysokościach, przy takich urwiskach, macie widoki na przeróżne jeziora. Macie w tym pociągu też taki wagon z przeszklonym dachem i przeszklonymi ścianami. Naprawdę super sprawa. W tym pociągu jest restauracja z w miarę dobrym jedzeniem. I ludzie ogólnie są spoko. Ja tą trasę zrobiłem sam w obydwie strony i no nigdy mi się nie nudziło. Zawsze był ktoś, z kim można było pogadać. Jeżeli dobrze się przyjrzycie, to mniej więcej tutaj, w tym miejscu, ten szeroki, szary pas, to jest autostrada I-80 i my zaczęliśmy mniej więcej gdzieś tam przed tymi wiaduktami. Tam jest zjazd, oj, dojeżdżacie sobie do parkingu. Dobry kawałek już przeszliśmy na tym szlaku, ale dalej słychać tę autostradę. Za każdym razem, jak wyjdziemy właśnie z lasu, jest taka otwarta przestrzeń, no to słychać te samochody, ale przed nami tak naprawdę już niedużo z tego podejścia, bo dosłownie chyba ze 3 switchbacki i będziemy już na górze, potem odrobinę w dół i dojdziemy do pierwszego jeziora. W ostatnim filmie z budowy kampera wspomniałem wam o tym, że myślałem o pomalowaniu maski na czarno. Wiele osób pisało, żeby ją okleić po prostu jakąś, wiecie, okleiną taką winylową czy jakąś tam inną. Nie jestem zbyt dużym zwolennikiem tego, zwłaszcza na takim starszym samochodzie, ze względu na to, że kurczę, no wiecie, tam lakier nie jest idealny w tej masce. Są takie małe dziurki od kamieni. Ja starałem się to troszeczkę zniwelować, jak ją polerowałem. No i do pewnego stopnia udało mi się to, ale to i tak jest dalej widoczne. I przy okleinie, no to wszystkie takie rzeczy są jeszcze bardziej widoczne. Dlatego, no nie wiem, nie zastanawiałem się za bardzo nad tym, żeby to zrobić. Jak już, to bym malował po prostu tą maskę. Spójrzcie tutaj przy ogromne takie kilkusetletnie drzewa, a zaraz obok nich pas takich wyschniętych. Ciekawe, naprawdę. Wygląda na to, że może tutaj coś się paliło, albo po prostu z jakiegoś powodu one tutaj powysychały. Może ze starości, albo nie przetrwały jakiejś ciężkiej zimy, nie wiem. Ale ogólnie bardzo fajny jest ten kontrast, bo macie tutaj takie jasno popielate, suche drzewo i tutaj takie obrośnięte właśnie mchem wielkie, kilkusetletnie drzewa. Ja jestem ogólnie jeszcze pozytywnie zaskoczony ilością wilgoci tutaj w tym lesie. Tak jak możecie zobaczyć, ze mnie się leje, co bardzo rzadko się zdarza ogólnie na takich wyprawach, bo no przeważnie jest bardzo sucho i po prostu człowiek się tak nie poci w takich, wiecie, pustynnych klimatach. A tutaj w tym lesie, no muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę wilgotno, jak na tą porę roku.
Posłuchajcie tego. Totalna cisza. Coś, na co czekałem od samego początku, jak zaczęliśmy to podejście. Ze względu na to, że kurde, no ta autostrada fajnie wygląda z tego wzgórza, ale no hałas jest naprawdę niesamowity. Mam dosyć ambitny plan robić 3-4, w zależności od czasu, jaki mam. Robić 3-4 takie średnie hajki, po to, żeby utrzymać siebie w takiej dosyć dobrej formie, bo no mam bardzo ambitny plan, jeżeli chodzi o wyjazd kamperem. Będzie tam właśnie też dużo chodzenia po górach, ponieważ będziemy no w takich naprawdę konkretnych miejscach, ciężko dostępnych. Ale to dopiero po przeróbce kampera na 4x4, która mam nadzieję, że będzie miała miejsce w tym roku. Jeżeli nie, no to początek przyszłego roku, ponieważ jest to dosyć drogie. Nawet jeżeli będę to wykonywał samemu lub z czyjąś pomocą, no to muszę się liczyć z wydatkiem około 11 do 13 tysięcy dolarów na same części do przeróbki tej karetki. Jest to niestandardowy samochód. Ta przednia oś musi być naprawdę solidna. Trzeba napęd przerobić, trzeba zawieszenie przerobić. Od razu jak już zrobię 4x4, to trzeba tą karetkę również podnieść, więc to zawieszenie musi być naprawdę konkretne. It's slippery. It is. It's way more humid and moist than I was expecting it to be. Tak ogólnie dotarliśmy już do pierwszego jeziorka. Przepiękne miejsce. Tak jak widzicie, schodzimy właśnie w taką małą dolinę. Jeziorko nie jest duże. Można by to pewnie też nazwać stawem, ale no wiecie, tutaj jest to klasyfikowane jako jezioro górskie. Zobaczcie, jakie ktoś zrobił profesjonalne miejsce kempingowe. Ławeczka zrobiona z kamieni. Palenisko tutaj przy takim wielkim głazie. Zaraz obok przepięknego jeziorka. To jest to drugie jezioro, które jest dużo większe niż to pierwsze. Będziecie w stanie zobaczyć tylko kawałek. Tu jest jedna część, wysepka. O, tam sobie akurat ktoś kempuje. Spoko, naprawdę. Tutaj kolejne miejsce kempingowe. Raz, dwa, trzy, cztery namioty. Wszyscy zostawili plecaki i gdzieś poszli. My szukamy jakiegoś takiego, wiecie, spokojniejszego miejsca, gdzie moglibyśmy sobie przycupnąć nad wodą. Znaleźliśmy miejsce dla siebie. Spójrzcie. Takie malutkie skalne wysepki na tym jeziorze. Tu jedna, druga, trzecia. Tam jest jeszcze ze trzy. Takie małe i zobaczcie w ogóle, jak to kosmicznie tutaj wygląda. Wielkie głazy i najlepiej to wygląda tam na końcu, gdzie macie takie malutkie wzgórze i otwartą przestrzeń, bo zaraz za tym po prostu jest wielki spadek i zejście w dół do następnego jeziora. Jest dosyć sporo ludzi. Tutaj jest kolejny kemp. Tam jeszcze jeden. Tam jeszcze jeden.
Woda ogólnie jest bardzo przyjemna i na zewnątrz dzisiaj w mieście 36 stopni, tutaj na tej wysokości nie wiem, no pewnie około 30, może poniżej, chociaż powiem wam, że no czuć ten upał i nawet te kamienie, na których stoję w tym momencie gołą stopą, są po prostu za gorące, żeby wystać w jednym miejscu, bo parzą, a jest dopiero godzina 10:30 rano, więc upał jest konkretny i słońce tutaj na tej wysokości no pali, pali bardzo szybko i można się nieźle przyjarać na słońcu. Wiecie co, tego się nie spodziewałem, że będzie śnieg jeszcze tutaj, ale co prawda jesteśmy już, wiecie, powyżej 3 km nad poziomem morza, więc powinno to być normalne. Ale super, no, fajne orzeźwienie ogólnie, bo jest gorąco teraz. Mamy samo południe, zmierzamy w tym momencie do trzeciego jeziorka, żeby je zobaczyć i obadać miejsca kempingowe. Bo siedzieliśmy właśnie nad tamtym drugim jeziorem i planowaliśmy, no i wymyśliliśmy, że na pewno przyjedziemy tutaj jeszcze w czerwcu albo w lipcu, bo podejrzewam, że później już tak koniec lipca, sierpień, to w tych jeziorach będzie bardzo mało wody, więc chcemy skorzystać jeszcze z tych pięknych widoków i przyjechać tutaj pewnie na cały weekend, albo najlepiej by było w ogóle w tygodniu, gdy będzie tutaj dużo mniej ludzi, więc pewnie przyjedziemy tak na 2-3 noce, no i też od razu poeksplorujemy sobie tutaj ten cały obszar, bo to, że można dojść tutaj tym szlakiem do tych trzech jezior, to nie jest koniec, jest pełno szlaków pobocznych i można się tutaj szwendać całymi dniami i oglądać przepiękne widoki. No i jest trzecie jezioro, zobaczcie, raczej jeziorko, malutkie, tutaj ktoś sobie rozbił namiot. Przepięknie tutaj jest, naprawdę sporo miejsc kempingowych, tam widzę po drugiej stronie są jeszcze ludzie z namiotami, więc cały ten obszar jest bardzo popularny, no ale nie dziwię się, bo jest naprawdę ładnie tutaj, no i jest cisza, pomimo tego, że są ludzie, to wiecie, jest cichutko, nikt nie drze ryja, każdy jakoś, wiecie, siedzi sobie, chilluje po prostu i pozwala innym odpocząć. Which one's the best? The middle one, because it's bigger. Yeah. And that's it. That's going to be our campsite? Yeah, we make it. Yeah. Up the hill. Up the hill, yeah. That's a good one. Good job. Good job. Bo to jest akurat coś, czego ja bardzo nie lubię. Jak gdzieś pojadę i ktoś po prostu bez powodu drze japę. To jest najgorsze. Pamiętam, jak za dzieciaka jeździliśmy na takie przepiękne jeziora tam w rejonie Lublina. I no zawsze był gdzieś tam jakiś najebany idiota, który dar ryja bez powodu. Nie lubię takiego czegoś. Jak wiecie, męczę się, żeby dojść w takie miejsce przez 3-4 godziny, czy ilekolwiek, to fajnie by było w takim miejscu odpocząć i najgorsze by było to, że ktoś by tutaj po prostu bez powodu dar japę. No, ale tutaj akurat się jeszcze nie spotkaliśmy z czymś takim, więc spoko. Na pewno zaplanujemy jakąś taką kilkudniową wyprawę tu i spędzimy parę nocy w tym przepięknym rejonie. Dzisiaj, wiecie, taka tylko jednodniowa wycieczka i w tym momencie już wracamy do samochodu. Przed nami około dwóch i pół godziny, żeby wrócić właśnie tam na parking. Także moi drodzy, widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Cześć.